Łask to jest dla nas kluczowa baza i kluczowe miejsce i zrobimy wszystko, żeby nic w tej sprawie się nie zmieniło. Łask to oczywiście miejsce stacjonowania nie tylko polskich samolotów, ale też sił amerykańskich. To też bardzo przyszłościowe miejsce z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i z punktu widzenia projektu nowego samolotu, czyli F-35. Budujemy w tej chwili zdolności. Pod koniec roku będziemy zamykać ten projekt, jeżeli chodzi o akredytację amerykańską. Też chcemy, żeby odbyły się pokazy lotnicze w Łasku. Myślę, że to jest też bardzo ważne z punktu widzenia społeczności, żeby społeczność też wiedziała, że zarówno wojsko, jak i lotnisko jest dla społeczeństwa, że to jest symbioza i to musi funkcjonować razem. I jak wygląda ta baza? No bo nie oszukujmy się, F-35 to jest jakby kolejny, nazwijmy to, park maszynowy, który zasili tamtejszą jednostkę, no ale to jest też wymóg, żeby pewnie dobudować sporo infrastruktury. To już się dzieje de facto w Łasku, natomiast podjąłem decyzję, żeby wzmocnić infrastrukturę wokół bazy. To znaczy jesteśmy po rozmowach zarówno z burmistrzem Łasku, jak i z panem wójtem Buczku w sprawach, które dotyczą infrastruktury nie tyle wojskowej, co infrastruktury, która dla wojska jest albo z której wojsko korzysta. Mówię tutaj głównie o drogach. Chcemy, żeby pieniądze trafiły do Łasku i do Buczku w celu odnowienia infrastruktury drogowej. Sporo dróg jest rozjeżdżonych, drogi są wykorzystywane przez wojsko. Wojsko powinno do tego dołożyć kilka milionów złotych, tak żeby tutaj też społeczeństwo miało z tego korzyść. O jakich perspektywach czasowych mówimy, kiedy te inwestycje mogą ruszyć, ruszą? Inwestycje są w planowaniu i one będą ogłaszane pewnie po marcu. Wszystko jest na dobrej drodze. Mówimy o inwestycjach na przyszły rok. Pan wójt jest gotowy tutaj do przeprowadzenia inwestycji. Myślę, że jeżeli chodzi o Łask, jest podobnie. Jesteśmy teraz w kontakcie z samorządowcami właśnie w celu zidentyfikowania tych problemów. To znaczy część dróg w związku z rozbudową bazy w Łasku po prostu została zniszczona. Chcemy, żeby wojsko w tym pomogło. Dysponujemy funduszami na to. Uważam, że to jest bardzo fair w stosunku do mieszkańców, bo tak naprawdę, i powtarzam to jeszcze raz, jeżeli chodzi o bazę w Łasku i o Łask i Buczek, to musi być symbioza. To znaczy i społeczeństwo musi być zadowolone, że tam jest wojsko, i wojsko musi być zadowolone, że ma za sobą miasto i społeczeństwo. Często te bazy czy jednostki wojskowe zrastają się z miastami i tak powinno być też w tym przypadku. Mamy bardzo pozytywne przykłady z całego kraju, czy to jest Sieradz i 15. Brygada Wsparcia Dowodzenia, czy Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie. To są jednostki modelowe, jeżeli chodzi o współpracę z władzami miasta. Tak też powinno być w przypadku Łasku. O jakich pieniądzach wpompowanych w ten samorząd możemy mówić? Myślę, że to są kwestie, no na pewno są to inwestycje milionowe. One dotyczą, tak jak powiedziałem, odtworzeń dróg, ale też budowy innych dróg albo przebudowy dróg. I w pierwszej kolejności o tym rozmawiamy. Natomiast jesteśmy też przed dużymi inwestycjami w Łasku, jeżeli chodzi o budowę mieszkań, no bo wtedy, kiedy baza się rozszerza, to musi rozszerzyć się też infrastruktura, mówiąc wprost, kwestie lokacji i po prostu mieszkań. Więc no, my mamy same dobre plany, jeżeli chodzi o Łask i w tej kwestii będziemy się tylko rozwijać. Panie ministrze, a kiedy możemy spodziewać się F-35 tutaj na niebie? Ja oczywiście to wiem, ale muszę panu powiedzieć wprost, że nie jestem pewien, czy ta informacja jest klauzulowana, czy nie. Natomiast ten program jest bardzo zaawansowany. On na szczęście... No to jest kwestia kolejnych kilkunastu miesięcy. My czekamy na F-35 i to jest absolutnie skok cywilizacyjny, jeżeli chodzi o kwestie militariów. I tak jak... To jest taki przeskok jak z MiG-a 29 na F-16, tak z F-16 na F-35 to jest mniej więcej taki przeskok. Że piloci, którzy latają tymi samolotami, ja miałem przyjemność z nimi rozmawiać, mówią, że, no, że to jest po prostu nie do opisania, jeżeli chodzi, i tego im zazdroszczę, wrażenie z lotu, ale też nie do opisania różnica w potencjale samolotu F-16, który jest jednym ciągle z najnowocześniejszych samolotów świata, i F-35, który jest no, absolutnie numer jeden. F-16 zostaną też tutaj? Tak.
Oczywiście, że tak. Tak, no, zresztą my, to jest też kwestia, nad którą pracujemy, czyli ewentualna modernizacja F-16. To jest oczywiście przed nami. Kwestia remontów silników. Jest bardzo wiele umów, które musi być renegocjowane też w kwestii ewentualnych modernizacji i remontów samych F-16.